Kierownicy paprykarza szczecińskiego i opiekunia Gryfusia. W sercu Szczecina nad malowniczymi brzegami Odry, w dzielnicy Gocław, powietrze nasycone było wyjątkowym aromatem, zapachem paprykarza szczecińskiego. Ryby. Kluczowy składnik tego przysmaku, pochodzący prosto z Bałtyku, skąd szczecińskie statki rybackie każdego dnia wracają z pełnymi sieciami. W Gocławiu dumnie stała fabryka, gdzie od pokoleń rodził się słynny paprykarz. Młoda Zofia mieszkała w cieniu wałów Chrobrego, jako wnuczka założyciela fabryki. Strzegła tajemnego przepisu. Przepis ten został odkryty przez jej dziadka podczas jednej z morskich wypraw, gdy Szczecin był ważnym portem handlowym. Gdy piłkarze pogoni Szczecin zaczęli jeść paprykarz, przed każdym meczem sława paprykarza rozeszła się jeszcze szerzej. Sława paprykarza przyciągnęła nie tylko fanów piłki, ale i konkurencję. Zofia zauważyła nieznajome postacie, które podążały za nią. Przepis nagle zniknął. Zofia była zrozpaczona, a całe miasto było niezapokojone. Mieszkańcy zjednoczyli się, by pomóc Zofii odnaleźć przepis i uratować lokalną tradycję. Dzieci zauważyły podejrzanego człowieka opuszczającego sklep rybny. Śledząc go, odkryły, gdzie konkurenci próbowali naśladować paprykarz. Dzięki ich odwadze przepis wrócił do rąk Zofii. Wdzięczna za pomoc Zofia postanowiła podzielić się tajemnicą z mieszkańcami. Paprykarz szczeciński miał niepowtarzalny smak. To była duma mieszkańców Gocławia. Fabryka stała się miejscem otwartym dla wszystkich, gdzie każdy mógł nauczyć się tworzenia paprykarza. Ludzie z całej Polski przyjeżdżali do Szczecina, by skosztować oryginalnego paprykarza. Szczecin z jego historią jako ważnego portu zawsze przyciągał rybaków i handlarzy. Podczas świętowania odnalezienia przepisu na niebie pojawił się Gryfus. Gryfus stał strażnikiem fabryki i przepisu, chroniąc to, co dla Szczecina było najcenniejsze. Pewnej nocy Gryfus odwiedził Zofię we śnie. Mówił o znaczeniu tradycji. Budząc się z Zofią, czuła więź z tradycją paprykarza. Pod okiem Gryfusa każda puszka była wypełniona duchem i tradycją miasta. Szczecin stał się sławny na całym świecie dzięki paprykarzowi i opiece Gryfusa. Gryfus patrzył z wieży katedry świętego Jakuba, czuwając nad miastem. Dzięki jego opiece i pasji mieszkańców paprykarz z Gocława zdobył serca ludzi w najdalszych zakątkach świata. Zoja patrzy na Gryfusa, czuje się spełniona. Ta tradycja była bezpieczna. Legenda o Zofii, Gryfusie i paprykarzu szczecińskim stała się nierozerwalną częścią historii miasta. Koniec.